Z Ewangelii według świętego Marka. Czemu on je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus przełamuje kolejną granicę, kolejne kulturowe tabu. Jeść i pić można tylko z tymi, których ma się najbliżej. Jeść i pić z kimś drugim to wyraz wielkiej miłości, intymności, bliskości. I Jezus wchodzi w taką relację z celnikami i grzesznikami. Nie odpędza ich od swojego stołu. Widujemy czasami ludzi, którzy jedzą w samotności. Jaki to jest bardzo smutny obraz. Ktoś, kto je sam, jakby tak wolał, jakby chciał, jakby uważał, że to go ochroni przed jakąś utratą. Kiedy jem sam, nie muszę się dzielić ani swoim jedzeniem, ani swoim czasem, ani swoją uwagą, ani swoimi myślami. Jezus nie jada sam. Wybiera grzeszników i celników po to, żeby podzielić się z nimi wszystkim. I pokarmem, i czasem, i miłością, i sercem, i obecnością, i uwagą. Podzielić się z nimi wszystkim. Podzielić się z nami wszystkim. Do zobaczenia jutro.